Witajcie na loadingowej stronie B, w której pokażemy grę Seven Cities of Gold, którą wydano w 1984 roku. Najpierw na małe Atari, potem też na Commodore 64. I to była ta jedna z tych dużych dyskowych produkcji, u nas raczej mało znanych z oczywistych względów braku wersji kasetowej. No, to takie od razu poprawka, że gra była też później na Amidze jeszcze i na Macintoshu i jeszcze PC-cie. Ale mówimy o tych 8-bitowych czasach, o, jakby, że wtedy... Tak, ale w ogóle to jest jedna z tych ciekawych gier, która była... Uważa się, że autor tak mówił, że i 100% wersja... Autorka. Ówcześnie autor jeszcze. Że na Atari powstał, Atari 800, tak? I że... No, jak wiemy, mało było już takich gier za chwilę, że powstawały w pierwszej kolejności na Atari. A to jest ten moment. On jeszcze na Apple był. Jeszcze na Apple 2, ale później, też później. Co to jest za gra? To jest w ogóle gra, w której wyruszamy no, takim Kolumbem, jakby, czy odkrywcą. Tam jesteśmy pod królem hiszpańskim i bierzemy ludzi, kupujemy statki, bierzemy żarcie i wypływamy, odkrywamy lądy, tak, w trakcie wielkich odkryć geograficznych. I przy okazji mamy styczność z tubylcami, z którymi możemy handlować pokojowo, albo właśnie zabijać niczym konkwistadorzy, o których zaraz sobie jeszcze pokażemy. Także mieliśmy tutaj inspirację. Jedyna przed nagraniem. Skąd ty masz ten komiks? Jak skąd? Każdy ma, ja też mam. Nie masz tego jeszcze? Kurna, właśnie ja gdzieś... Dziwne, że go nigdy nie opchnąłem, jakoś też się dziwi, ale bardzo super. Znaczy, a widzisz, a ja opierdzieliłem jak zwykle. Ja go opchnąłem, nie opchnąłem, ale oddałem bramę. Jerzy Wróblewski, klasyka. Ale to jest jakieś reedycja, czy to nie, jest... Nie, to jest to samo. Tu jest 89 to jest rok wydanie. No i właśnie, jakby to był Meksyk i Herman Cortes, to może bym się i co odezwał. Ale to był, to tylko to też Herman Cortes i podbił Meksyku. To... A o grze mówisz? Nie uczy ojca dzieci robić Seven Cities of Gold właśnie pozwalało ci się wcielić. Między innymi, jeżeli mogłeś wybrać wersję, że chcesz się ze świecidełkami handlować tam z tubylcami, ale mogłeś też pójść tą krwawą ścieżką i po prostu całe imperium miejscowe wybić, wytłuc. Gdzieś tam w otchłani lat, końca lat 80., właściwie początku 90., raczej końca 80., w wersji dyskietkowej na Atari udało się dorwać taką grę jak Seven Cities of Gold. I co można o tej grze powiedzieć? Miałem taki wątek, którego właśnie mówię, a dobra, nie zapiszę, będę pamiętał i oczywiście zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Ale zacznijmy może od tego tak, że gra została stworzona przez Dana Buntena, obecnie nie żyje, niestety. Ale zmarł jako który, Daniel Berry. To tylko jako ciekawostka, że zmienił płeć chirurgicznie i żałowała później tego. Natomiast też z dystansem pewnym powiedziała, że ta zmiana płci spowodowała zmianę proporcji mężczyzn i kobiet wśród programistów. Także to było ciekawe. Ona zrobiła zresztą Mula. Ona miała bardzo dobry kontakt, ona z Tripem Hawkinsem, czyli z nienawidzonym twórcą Electronic Arts. Zresztą dla niego produkowała, pisała. No i tak naprawdę to jest właśnie ten moment, kiedy ten piękny Electronic Arts z piramidkami na najlepsze gry ówcześnie, tak? To jest ta wschodząca gwiazda ówcześnie. Dokładnie. Nie ten znienawidzony dzisiaj Electronic Arts. No właśnie, a natomiast już wtedy Trip Hawkins zaliczył tą grę do grona takich pseudoedukacyjnych i nacisnął troszeczkę na twórcę, żeby ograniczyć fantazję na temat trybu multiplayer oraz na temat zarządzania koloniami i innymi takimi rzeczami. Bo ta gra w ogóle miała być multiplayerowa. To miał być multiplayer typowy. Bo Mule był właśnie, nawet czteroosobowy. To jest niesamowite, tak, bo w Atari 800 właśnie były cztery porty. No właśnie, no więc gra została wydana taka jak została i jest bardzo ciekawa i ja tą grę przedstawię jako prekursor piratów później, którzy powstali troszeczkę i jako bardzo, bardzo odległy prekursor Heroes of Might and Magic. A Open Worldów? Nie, i Open Worldów też, to zaraz do tego dojdziemy. Natomiast
Co ta gra miała? Otóż ona miała strategiczne zarządzanie jakimś tam, nie wiem, jednostkami, natomiast na tyle uproszczone, tak jak w Heroesach to było, czyli nie było całych tych statystyk takich jak w Dungeons and Dragons, tylko cztery proste rzeczy, które, o których trzeba pamiętać. Ludzie, jedzenie, dobra na wymianę z Indianami i złoto. I to wszystko. Tak i tylko tymi czterema składnikami się jakoś tam żonglowało, a później wychodziło, czy żongluje się nimi dobrze, czy źle. No bo problem był taki, że zaczynało się w porcie i tylko w porcie można było zrobić save'a, czyli płynięcie z Hiszpanii do Ameryki Północnej trwało kilka minut, później eksploracja, zakładanie kolonii. Ja tylko dodam, przepraszam, że to była chyba najnudniejsza część gry, bo tamten statek płynął, tak płynął i chyba nic się tam nie działo, bo czasem był chyba sztorm, na który trzeba było minąć. No to tylko zwalniał. Tak, to się chmury. Czyli nie było takiego, okej, bo pierwsze wejście w grę, że mieliśmy ten port z tą fajną grafiką, z tą paralaksą, że coś tam można było tym chłopkiem zrobić i później ten taki był moment... Był twój dom też. Tak, ale wiesz co, Marcin, masz oczywiście rację i to jest przez to, to jest główny powód, że gra się tak zestarzała dzisiaj, bo tam wszystko, jeżeli chodzi o sterowanie, działa, ale to płynięcie jest koszmarem. Natomiast wtedy to nie było problemu, wręcz to poza była tym taka wtedy tajemnica. Wtedy można było ustawić autopilota, czyli jak się ustawiło joystick w lewo, czyli na zachód i chyba przytrzymało fire, to on sam płynął już. Tak. Może było w tym czasie zrobić herbatę. I faktycznie jako dzieciak czułem coś takiego, że wiesz, tak płynę w taką... Na wyprawę, nie? Bezkres socjalną i trafiam do innej części lądu, bo wiesz, trochę pomanewrowałem. Jak się to ma do wgrywania gier na 300 obrotów? No halo. No to było na dyskietce. To było tylko na dyskietce. No to mówię, ale jak się to ma, no to wiesz, Marcin mówi, no tak, mówicie, że to taki minus, nie? Że trzeba było popłynąć tego. Ale najpierw trzeba było siedzieć 300 obrotów, czekać na niektóre gry. Więc... Tak, ale wiesz, tu już miałeś grę i czekałeś, że coś się stanie, nie? Może coś będzie, a jednak statek płynie i płynie. Ale było, właśnie było. Na sam koniec był ten dziwny jakiś, raz był inny kształt, bo zależy jak wymanewrowałeś ten kształt tego lądu. I się zastanawiałeś, o, gdzie trafiłem, tak? Jak będzie to znaczy, wyglądał ten ląd? To była zawsze Ameryka, prawda? To nie... Podstawowym lądem była to Ameryka Północna, Środkowa i Południowa. Mapkę zresztą tam pewnie pokażesz, włącznie z wszystkimi przyległościami, czyli tam z Karaibami, chyba nawet z Hawajami, albo tam z innymi wysepkami. I to naprawdę odwzorowana... Znaczy, no nie to, że miasta były odwzorowane, tylko jakieś tam indiańskie chaty. Natomiast jakby... Poziom detali był niesamowity jak na tamte czasy. Co więcej, można było oprócz standardowej mapy Ameryki jednej i drugiej, można było wygenerować losowo planszę i ją eksplorować. I to co ciekawe, żeby to zrobić, trzeba było mieć osobną dyskietkę, na której tam ten jakiś proces zaczynał generować i zapisywać tą nową ziemię i trwało to nie moment, tylko nawet do pół godziny. 360 obrotów. Czyli jak na magnetofonie. Dokładnie. Ale jest to imponująca powierzchnia generalnie. Nie? Tak, bo to było w bardzo dużej skali, że nawet jak dopływałeś do tej Ameryki, to do końca nie wiedziałeś, gdzie dopłynąłeś. Nie miałeś tego poczucia w ogóle, gdzie jesteś. A ten tytuł Seven Seas of Gold, tam chodziło o to, żeby... Bo tam chyba nie było takiego głównego celu w tej grze, nie? Tam chodziło o to, żeby eksplorować, nie? Poruszać się... Chodziło o to, żeby przywozić do korony dobra złoto z kolonii do i wtedy dostawało się kolejną kasę na statki. I tytuł jest mylący, bo Seven Seas of Gold... Tam nie było siedmiu miast złota, ale był film przynajmniej w latach 50. o tym samym tytule i podboju gdzieś tam tej Ameryki Środkowej. Ale z tego co wiem, nigdy tego nie znalazłem. Było jedno miasto złota, które nie wyglądało na mapie jak miasto, tylko jak góra. I zawsze generowało się tylko raz. Więc trafić przy tej skali na nie to było coś niesamowitego. Natomiast sama rozgrywka, no to płyniesz statkiem, dopływasz do lądu i można z zasobów, czyli z ludzi i jedzenia i dobra i złota wydzielić ekipę, która później podróżuje po lądzie i odwiedza wioski albo, nie wiem, znajduje jakieś tam kopalnie złota czy inne miejsca. I ciekawe jest rozwiązany problem braku komunikacji z tubylcami, czyli brak znajomości języka. Otóż jeżeli trafiamy na wioskę, to pojawia się ludzik na środku ekranu i tubylcy. I żeby cokolwiek zrobić, to trzeba dotrzeć do wodza tej wioski. A żeby dotrzeć do niego... Gdzieś jest, gdzieś po środku. Gdzieś tam jest po środku, nie wiadomo. Natomiast jeżeli dotykamy tych wszystkich mieszkańców wioski, to ich zabijamy tak naprawdę.
Jeżeli zrobimy to, nie wiem, o jeden raz za dużo, to wtedy oni się wkurzają i niestety musimy wybić wszystkich, tak, bo stają się agresywni. Dla mnie to było na ówczesny czas, bo teraz to jest oczywiście zbyt prymitywne, ale wtedy to było bardzo eleganckie rozwiązanie. Za pomocą prostego metody, takie chodziłem sobie ludzikiem, oni tak, jeżeli koniecznie nie chciałeś to pokojowo rozwiązać, to nie było łatwo, bo trzeba było się między nimi wymykać, bo oni tam wpadali na ciebie, a więc tak jakbyś niechcący, wiadomo, jak to konkwistatorzy, a tu ktoś, nie wiem, jakąś panienkę zaciągnął do obozu, to się wkurzyli, idealnie już była walka, albo ktoś kogoś niechcący uderzył i już było to. I to tak chodziło o to. Ale jak dotarłeś do tego wodza, to jeszcze tutaj znowu można było w ostatniej zabić go, tak? Można było go zabić i wtedy łatwiejsze było pokonanie ich w ogóle, jak trafiliśmy, a więc można było rozwinąć to tak, rozwiązać to taktycznie, albo właśnie przejść do dyskusji. I sama walka też jest bardzo ciekawa, bo jak już doszło do walki, a więc się rzucają nas Indianie, nie są już zupełnie pokojowo, czyli tak się błąkają, tylko lecą na nas z każdej strony, to my mieliśmy taki mieczyk. I nadziewa się ich tak, na miecz. Jeżeli tak po prostu będą nadziani, to wtedy giną, a my nie tracimy ludzi, bo obok mamy zasób ludzi. Natomiast jak uderzają nas z każdej innej strony, to spada nam liczba ludzi. I za pomocą tego manewru faktycznie musiałeś zręcznościowo walczyć, tak? Co nie było łatwe. Ale bardzo eleganckie rozwiązanie, bo z powodu swojego prymitywizmu, bo no dokładnie, ale poza tym to było fajne w tym, że to był kolejny inny, jakby inna forma rozgrywki w tej tak. samej grze. I dodam też tyle, że w pokonanych pokojowo albo militarnie w wioskach można było zakładać swoje misje, jakieś tam forty, w których można było przechowywać ludzi, jedzenie, dobra, po to dla dobra dalszej, nie wiem, penetracji lądu. No i pod tym względem fajnie, bo statystyki były bardzo proste, a jednocześnie trzeba było czasami się zastanowić, czy na przykład jak mamy 50 ludzi i jedzenia na 2 dni, czy ryzykować powrót do fortu, a jeżeli wcześniej wybiliśmy jakąś wioskę, to możemy się spodziewać ataku Indian. Właśnie, były napady, czy na przykład, tak, były napady, czy też wymordujemy najbliższą wioskę i zabierzemy im jedzenie, tak? Bo nie mamy właśnie napadać. To było ciekawe, że jak zaczęliśmy tam ich wybijać, to oczywiście nie było tak, że każda wioska działała niezależnie, tylko zaczęły się właśnie ten ambush i zaczęliśmy już, nie chodziło się tak bezpiecznie po tym lądzie. Traciliśmy ludzi po prostu regularnie. Mi się w ogóle wydaje, jak patrzę tak z perspektywy czasu, że ta gra mogła mieć taki walor edukacyjny, na przykład taką przez zabawę do nauki. Gdyby na przykład, nie wiem, wyobrażam sobie na lekcji wtedy geografii czy historii, na przykład nauczyciel pokazywał na Atari tą grę, to człowiek by siedział na lekcji i dokładnie patrzył. Dokładnie tak było. Mega sprawa. Dla mnie to jest właśnie taki sam przykład jak z Agent USA właśnie, czy Agent USA, że tam się na agencie się nauczyłem dużo tych miast amerykańskich, gdzie one w ogóle leżą. Stanów, że jakieś miasto należy do danego stanu, albo czasu, tak? Przesunięcia czasu. To były takie rzeczy, a tutaj faktycznie odczułem, moim zdaniem ta gra dzisiaj jest dosyć kontrowersyjna i wcale ludzie nie tak chętnie się rzucają po takie tytuły, bo tam faktycznie mogłem się wcielić w tego Hernana Corteza, gdzie po prostu zanurzyć ręce we krwi i wybijać. I często się tak robiło. Była to w pewnym sensie wtedy dla dzieciaka taka zabawa, taka nic, ale w głowie, jak później łączyłeś to z jakąś edukacją, książkami, komiksem, tak, który pokazywałeś, to już sobie tak tłumaczyłeś, kurczę, no, to nie jest wszystko takie, wiesz, wesołe, nie, tak? Nie macham tego. Doświadczałeś tego. Bezpiecznie tak. Doświadczałeś. No gram właśnie w grę, która coś daje, może dać, nie? Pozwala zrozumieć, nie? Jakąś historię czy geografię, fajnie to musiało wtedy wyglądać. No ja niestety w tym czasie, kiedy mogłem grać w tą grę z geografii, otrzymałem pytanie o wysokość plonów zboża w Polsce Środkowej w 1986 roku, a potem o rodzaje chmur, pamiętam tam i hodowlę bydła, kurde, w Czechach, w Czechosłowacji jeszcze. Bydła i miałem kłótnię, dostałem pałę, musiałem to później poprawiać. Nawet nie śmiałem zaproponować, żeby na grach komputerowych poprawiać edukację. Niestety. No, to w ogóle. Szkolnictwo to zacofane zawsze. Jest, było. Ale ja myślę też, że ta gra jest, ona była dobra w swoim czasie, wtedy, bo dzisiaj to nie sądzę, żeby
komuś to polecić. Znaczy, bardziej z punktu widzenia historycznego, że taki tytuł był duży na Atari, była ta generowana mapa, która była olbrzymia, ale sama rozgrywka, no nie jest pasjonująca teraz. Ja jeszcze ją uzupełnię, że ona już wtedy, bo wtedy to ta gra była w ogóle genialna, tak? Który to jest, Hubert, pamiętasz? 84. 84. Naprawdę, jak się spojrzy, jakie prymitywne gry wtedy powstawały, no to coś tak wyszukanego, tak ambitnego, no to jest po prostu rzadkość. Ale gra bardzo dobrze się sprzedała, znaczy rynek ją dał, bo mówią, między 100 tysięcy a 150 tysięcy egzemplarzy poszło, więc to były ówcześnie bardzo takie, no, liczby sensowne, że mówiono, że to jest sukces, tak? I kolejna rzecz, w 93 roku wyszedł na PC to taki remake tej gry, dosyć mocny, który sporo rzeczy jednak poprawił, pododawał. Grafika, dźwięk. Oprócz przede wszystkim grafiki, tak, która była głównym tematem, ale zwiększył liczbę zasobów, którymi może tam się posługiwaliśmy. Ten płynięcie to było trochę... Te sztormy, burze, tam jakiś wiatr, to miało trochę większe znaczenie niż w tej wersji 8-bitowej. Co prawda walka była, walkę zabrali, tak? Nie było tego zręcznościowego w ogóle elementu, z tego co pamiętam. Rozmawialiśmy tylko za pomocą, tak jak nie wiem, w Centurionie bez walki, po prostu wymienialiśmy kilka wypowiedzi, koniec. Natomiast doszły jakieś eventy różne, czyli można było kopalnie złota znaleźć. A wtedy tam też może było, w tak? pierwotnym no, okay. też były kopalnie złota. Ale były na przykład jako dodatkowe zasoby zwierzęta czy konie, które zajmowały strasznie dużo miejsca i zasobów. Jakby balans gry trochę był zaburzony, przynajmniej jak ja próbowałem, to tak, nie przekonałem. Ale rynek odebrał to nieźle, bo pomimo że sam rdzeń tej gry był z 1984 roku, w 1993 została uznana za strategiczną grę roku przez tam niektóre magazyny i też się dobrze całkiem sprzedała, tak? A więc był jakiś sukces komercyjny po 10 latach, bo gra po prostu wyprzedzała swoją epokę. Ale oczywiście masz rację, dzisiaj gra się strasznie zestarzała z tego powodu właśnie nie sterowania, nie grafiki, tylko tych kilku elementów tego płynienia, takiego nudnego pływania, nudnej eksploracji. Te prymitywne rozwiązanie walki wtedy było fajne, dzisiaj już niekoniecznie. A więc tak, gra się bardzo mocno zestarzała. Jeszcze 8-bitowa wersja jedną rzecz miała bardzo fajną na samym początku, bo w ogóle ja swoją styczność, podejrzewam, że to było moje źródło gry też, to byłem u kolegi, którego zwykle nie chodziłem akurat na gry, ale chyba dostał Atari, miał też właśnie stację dyskietek i odpalił właśnie Seven Cities of Gold i ja pamiętam to intro właśnie pierwszy raz, jak pojawia się ręka, która... Mega, nie? To super musiało wyglądać. Wypisuje, tak. Z muzyczką taką. Seven Cities of Gold. Tak. I to było tak niesamowite przeżycie, bo czegoś takiego do tej pory nie widziałem. Czy widziałem gdzieś w filmie. Ale w grze komputerowej to było coś takiego zupełnie nowego i chyba właśnie tą grę wziąłem i później z Hubertem sobie przegraliśmy, tak? Takie mam wrażenie. No ale efekt wtedy był niesamowity dla mnie. I druga fajna rzecz, ta gra, ponieważ miała takie luźne zasady rozgrywki, można było dużo podejmować decyzje, co robimy, kiedy wracamy, kiedy nie, to ja sobie prowadziłem, dziennik pokładał, już kiedyś o tym mówiłem, że się bawiłem właśnie w prowadzenie takich, bo tam była miesiąc podany, rok, a więc można było sobie to wpisywać w swoim każdy miał takie zeszyciki 16-kartkowe, nie, na przykład. Albo 32. No. Ale najtańsze były te 16, ich było najwięcej i ja wypisywałem sobie właśnie co się dzieje i pamiętam taka była sytuacja, bo człowiek sobie budował, ta gra miała taki, zjawisko emergencji, tak, dotyczyło jej, czyli że człowiek sobie sam historię opowiadał, wymyślał, tak, przez wyobraźnię, pomimo jakichś tylko drobnych sytuacji, dzięki temu, że była tak elastyczna, tak swobodna. Gra się wchłaniała. Tak. I miałem taką sytuację, że właśnie zbudowałem fort, zostawiłem tam ludzi, zostawiłem zasoby i wróciłem do Europy. I tam kupiłem co trzeba, wracam, nie mogłem znaleźć na początku tego fortu, bo mapka była tak wielka, że strasznie miałem problem i szukałem, męczyłem się i w końcu znajduję ten fort. I wchodzę do tego fortu i tam nikogo nie ma i nic nie ma. I pamiętam, jak przeszła mnie taka gęsia skórka, bo w głowie zaczęły się tworzyć te wszystkie scenariusze, co się widziało, nie wiem, w jakichś filmach albo jakichś historiach, że tam, nie wiem,
czy tubylcy ich napadli, wszystkich wymordowali, czy jakiś zło ich wymordowało. No jak w komiksie z Kurtezem. Była taka sytuacja w historii też. Tak, i szczególnie, że w historii takie rzeczy się jak najbardziej zdarzały, że właśnie przybywano, a tam nie ma i nie wiadomo dlaczego. No i ja pamiętam ten właśnie w tym dzienniku pokładowym pisałem te swoje wszystkie przemyślenia, co się stało, gdzie jest tam pozostawiony generał jakiś tam, co się stało, muszę ich szukać i szukałem, później mordowałem tych tubylców, bo mściłem się niby, tak, wymyśliłem sobie historię, że się mszczę, a więc ta gra miała taki niesamowity potencjał do budowania własnej historii, to było fantastyczne. Wcześniej, znaczy w ogóle jak ja, czasami ktoś pyta, żeby stworzyć taki ranking 10 najlepszych gier, jakie się w życiu rozegrało, to Seven City of God zawsze jest w tej dziesiątce. To jest dla mnie jedna ówcześnie z takich największych przeżyć i wrażeń, jakie miałem z grami komputerowymi. Mocne stwierdzenie. Ale tak, zgodzę się. Ja chciałem jeszcze... Ja powiem, że widziałem tylko okazyjnie tą grę, bo nie miałem magnetofonu. Ale miałem dobrego kolegę ze stacją dysków, który niespecjalnie przypadał za tą grę i tylko chwilowo mi ją pokazywał. Zresztą nie wiedzieliśmy, o co w niej chodzi. Oprócz tego portu i płynięcia, wylądowania w Ameryce, to dalej niespecjalnie sobie radziliśmy. I tylko zapamiętałem właśnie ten port z tą paralaksą, że to było takie wow, chciałbym mieć to na kasecie, i żeby pochodzić tym. Daleko nie doszedłeś. To takie Shadow of the Beast trochę wyglądało na początku. No, ale natomiast to, co Marek mówi o pisaniu dziennika pokładowego, pojawiło się w drugiej części, która nie wiedzieć czemu, czy właściwie w drugiej części, w kolejnej grze z tego obszaru, tego samego autora czy autorki, czyli Heart of Africa. I tam no, akcja dzieje się w Afryce, ale nie jesteśmy już całą tutaj eskadrą statków, tylko jesteśmy zwykłym odkrywcą, który musi znaleźć skarb jakiegoś tam zaginionego faraona. Zaczynamy w Kairze. To, co jest tam fajne, to jest to, że dziennik pisze się sam. I pisze się w bardzo taki fajny sposób, inteligentnie składa zdania. Także, na przykład dzisiaj spotkałem kogoś tam. Walczyliśmy, odniosłem niewielkie rany, straciłem tam coś tam. I to wszystko jakby się składa, spina z jakichś takich już gotowców. Ale fajnie to wygląda, natomiast gra pojawiła się tylko na Commodore 64, więc nawet nie miałem przyjemności jej spróbować. No właśnie, to jest ciekawe, że te poprzednie auto na tyle komputerów, a tutaj tylko już... I w ogóle Commodore 64 zaczął od Commodore 64, okej, bo był wtedy na fali, ale... A poprzednie zaczęło od Atari. No i... Prawdopodobnie Electronic Arts wymagało, żeby zacząć od Commodora. Bo to chyba była ostatnia gra, którą napisał ten autor. Tak, w ogóle ten autor, autorka był strasznie przecież kreatywny, on w ogóle... zrobił później, zaczął mnóstwo tych gier multiplayerowych robić, tam pierwsze gry na modem, Modem Wars, no i w ogóle tak promował, szedł w tym kierunku, że widział, że to jest przyszłość, to jest właśnie rozgrywka sieciowa, wieloosobowa, rywalizacja. I wszystko to było jakby robione pod szyldem Ozark Software, takiej firmy. Jako ciekawostkę mogę podać, że strona tej firmy istnieje, jest zarządzana przez córkę tego gościa Dana. Oni są taką jakby ekipą, która zajmuje się między innymi, nie wiem, tam rozmowami na temat jakichś możliwych udostępnień tych gier, które one zrobiły, praw autorskich, tego co oczywiście Electronic Arts nie przyjadło. Ma tam trójkę rodzeństwa, którzy są w branży oczywiście, i robią taki tribute dla tego gościa. Tak, natomiast nie wspominają o jego zmianie płci, ale zresztą to taki jeszcze jak o nim w ogóle się wypowiadają wszyscy, to ponieważ on stworzył te kilka innowacyjnych, wyprzedzających czasy produkcji, natomiast wiele miał właśnie, rozwijał ten pomysł multiplayerowości, wiedział, że to jest przyszłość, natomiast z tego powodu, że był takim pionierem, wiele tych gier po prostu komercyjnie nie odnosiło sukcesu. Tak Seven City of Gold to jest tak naprawdę, czy Mule to są wyjątki. Większość jednak gier się słabo sprzedawała, ale był bardzo rozpoznawalny w Stanach wśród twórców gier. On tam chyba pojawiał się na GDC, czy tam na spotkaniach, i na przykład wielu twórców tam miało z nim bardzo dobry kontakt. I na przykład Will Wright w ogóle dedykował Simsy jemu, tak? Właśnie jemu tą grę. No, więc to była... No, też wielokrotnie był nagrodzony w Hall of Fame. Jak mu się zmarło? Tak? Tak, tak. W 1998 na raka płuc. Dawno, tak, bo był palaczem. To już kupę lat. Tak, tak.
więc nie patrzcie. No, miał 49 lat, jak zmarł, tak? Już miała. To by miał ile? 60, 70. Jakbyśmy mówili Daniel, to byśmy mogli, bo on był Daniel, to byśmy mogli się nie bawić właśnie w rodzajniki. Bo był Daniel jako kobieta, tylko Daniele, tak? A jako mężczyzna był Daniel. Daniel. Tak. W sumie całkiem atrakcyjna babka. Dobra, przebrnęliśmy. Michał, coś jeszcze masz? No, ale generalnie gra warta, gra warta z, przynajmniej, nie wiem, jakiegoś obejrzenia. Sprawdzenia. Jedna z najważniejszych gier. Tak naprawdę ta gra teraz nas z Hubertem, znaczy mnie zainspirowała. Hubert też tworzy ze mną tą naszą grę, te Kirby Dragons, co wrzucaliśmy na koniec filmu gry użytki. Właśnie to Seven Cities of Gold jest takim wielką inspiracją. Co prawda gra nie przypomina zupełnie Seven Cities of Gold, poszliśmy trochę w innym kierunku, ale jest to jedno nawiązanie do przyszłości. Tak. Jak najbardziej ta gra po prostu tak mi w głowie siedzi przez tyle lat i no, mam do niej ogromny sentyment. W pełni się zgadzam. No i komiks. No i no, tak. Chyba właśnie może coś o komiksie? Pięć słów? To znaczy... Michał może? Tak, już czytałem wczoraj. No, przehandlowałem go gdzieś, będąc tak. Gnojkiem. Żałuję strasznie. Ja przeczytałem wczoraj pierwszy raz, ja wiem, po 15 latach przerwy i naprawdę fantastyczne wrażenie zrobił na mnie. Akcja, jest ciekawe, że akcja strasznie zapieprza w tym komiksie. W zasadzie jedna strona już dopiero startuje, jakaś gadka na drugiej czy już się mordują konfiskatorzy z tubylcami, ale kreska no fantastyczna po prostu w tym komiksie. To Jerzy Wróblewski no, zrobił fantastyczną robotę tutaj. To jest komiks był jak zachodu, po prostu i fabularnie, i tą dynamiką, i rysunkiem takim realistycznym. Ile tu jest tak, też takich nazw własnych, które się człowiek mógł nauczyć, prawda? Kajki i kokosze? Słucham? Reedycje, czy się da kupić, jak kajki i kokosze? Nie ma reedycji, nie wiem. Ja mam ten, musisz sobie kupić oryginał, nie ma. Nie pachnie ma. Piwnicą nie w każdym bądź razie, czyli jest oryginalny. Z martwego zła. Tak. Wydawnictwo, Krajowa Agencja Wydawnictwa. Bo Herman Korczyk jest w Meksyku, nie? Tak. No możesz spokojnie znaleźć, dużo widziałem kiedyś na Allegro. Bo sam kupiłem sobie kiedyś na Allegro właśnie. I to jest taki, wtedy ja... Czytaliśmy to wszyscy jako dzieciaki, a to jest bardzo poważny komiks tak naprawdę, nie? Tam są poważne tematy powiedziane, nie ma tutaj żadnego śmiechu, jakichś humorystycznych akcentów, tylko... Ja naprawdę mnóstwo takich faktów, które się później uzupełniało w książkach, ale ten szkielet to właśnie mi komiksy dały, bo co by nie mówić, w Polsce był taki trend wypuszczenia tych komiksów o odkrywcach, o podróżnikach, były całe serie. Ludzie i potwory. Skradziony skarb. Też Wróblewskiego akurat. Kleks. Świetny komiks. Ale na przykład taki jest odkrywcach był o Magellanie, przecież bardzo fajny komiks kiedyś. Tak samo Hawkins, też o takim kapitanie brytyjskiej floty. No, to człowiek się wychowywał, tak jak dziecko się i później tylko trzeba było to uzupełnić rzeczywiście faktami, bo to był komiks, no, po prostu nie można było wszystkich szczegółów przedstawić. A jeżeli już jesteśmy przy książkach, ja nawet sobie coś przygotowałem. Najpierw taka króciutka książka, bo chyba wszyscy kojarzą wcześniej, z lat 80. były takie popularne serie tam. Auta, samoloty i były żaglowce. I wtedy właśnie ja na początku z biblioteki wygłosiłem, ale w ogóle takie książki chyba były na rewers. Był taki system rewers. Trzeba było mama musiała dowód zostawić, żebym mógł wypożyczyć tą książkę. To nie jest kradzież z biblioteki, żeby nie było. Pokaż pieczątkę, otwórz pierwszą stronę. Nie jest, jest pieczątka. Zapomniałeś oddać. Druga strona. Ta karta wypada tak. To ludzie, którzy byli włożyli. 85, nie? No, ale ówcześnie udało mi się ją kupić właśnie dlatego, że byłem zafascynowany Seven City of Gold i sobie tam przeglądałem żaglowce, właśnie wszystkie typy żaglowców. Oczywiście to są wszystkie historyczne od starożytności po tam XX wiek, ale właśnie jest dużo też ten moment, który był w Seven City of Gold, tam XV-XVI wiek. Natomiast chciałem takie dwie książki wam w ogóle polecić wszystkim, którzy by byli interesowani, bo bardzo fajna seria wyszła od dwóch lat tak naprawdę. Dwa lata temu pierwsza książka wyszła, rok temu druga, nawet mniej niż rok. I to jest Edward Brooke Hitching się nazywa i pierwsza książka to się nazywa Atlas Lądów Niebyłych.
I to jest książka, w której są poruszone wszystkie krainy, które zostały wymyślone przez marynarzy, przez opowieści marynarzy, czyli od Eldorado, Atlantydę, to są te najbardziej znane, ale jest mnóstwo takich, których po prostu normalnie nie znamy. I tu są ładnie opisane i bardzo fajnie to jest opisane, że dwie, trzy strony, tak o każdej takim lądzie, a więc po prostu się czyta też takim dynamicznym językiem, bez żadnego lania wody i jest bardzo dużo zdjęć map ówczesnych. Ogromna ilość, świetnie wydana jest po prostu ta książka. No. A druga, to się teraz pojawiło niedawno, drugi tom, który prawdziwym wyprawą. I myślałem, że on będzie gorszy, że no, bardziej mnie interesują te takie wymyślone, bo mniej o nich wiem, a takie prawdziwe, nie wiem, Kolumb, Magellan i mnóstwo innych, no to się jednak człowiek tam przez szkołę, przez czytanie różnych książek, przeglądanie filmów trochę dowiedział. A się okazuje, że było i tak mnóstwo historii, których kompletnie nie znałem. I podobnie jak tamta, jest też mnóstwo fantastycznych mapek ówczesnych czasów, jakichś tam obrazków, tubylców, rysunków. Świetne po prostu. I teraz widziałem nawet, ostatnio niechcący byłem, jakiś przypadkowo przechodziłem koło takiej księgarni amerykańskiej w Warszawie, i która miała jakieś ceny tych książek z kosmosu, to ale widziałem, że ten cały... bo to chyba ze Stanów jest w ogóle to wydawnictwo pierwotnie, bo tu w Polsce to Rebis wydaje. I już jest kolejny tom poświęcony jakiejś architekturze, znaczy jakiejś, może właśnie dla Marcina, tylko takiej wymyślonej chyba, takiej niestworzonej, że wiesz, budynki, które zostały wymyślone w książkach albo w jakichś historiach. Opisane w jakichś pracach takich teoretycznych. Tak, dokładnie tak, ale nie takie istniejące. I też wyglądało bardzo ciekawie, mam nadzieję, bo to się chyba bardzo dobrze sprzedało w Polsce, więc mam nadzieję, że wyjdzie kolejny tom już po polsku, bo ten w tym amerykańskiej księgarni to kosztowało tak, że za połowę ceny bym nie dał. Tyle ode mnie. No to wyprawa zakończona na dziś. Dopłynęliśmy do brzegu. Dobra, okej, to dziękujemy i co, do następnego razu. Czołem, cześć. Cześć. Pa.